witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak co roku w czerwcu robimy koncert tak zwany rodzinny i prezentujemy to, cośmy przez cały rok zdołali zrobić. Ale oczywiście nie wszystko, bo tego jest tak dużo, a czasu na koncert jest nieco mniej. Życzymy Państwu miłego odbioru i podziwiania, jak pięknie dzieci i młodzież śpiewają. Mam nadzieję, że pięknie. Trochę było za mało uśmiechu na twarzach dzieci, bo w tekście było wesoło. Thank you.
piosenki, zresztą Państwo macie programy, ale z myślą o mamie, której było święto i z myślą o dzieciach, które też minęły to święto piękne. Thank you.
jak dla mnie. Jest to jeden z utworów suity, gdzie mieszka Bajeczka, którą napisał Władysław Słowiński, z którym się znamy całe wieki. A jeszcze a propos, te łyżki to ja sobie wymyśliłam, żeby było śmiesznie, żeby to był taki żarcik. I oczywiście sroczka chce nakarmić swoich 5 srocząt. I wtedy miesza. I coś tam gotuje i Państwo to zobaczą. Ale oczywiście wśród tych kucharzy tutaj stojących przed Państwem były takie gapy sroczki, które nie przyniosły łyżek, więc będą gotowały dłońmi, rękami. Zaraz rozstrzeli
Państwa, kto ma warkocze, to lubi je pleść. Dzisiaj jest mało głów z warkoczami, ale Feliks Nowowiejski napisał piękny utwór, który się zwie... Rozpleciony warkocz. Proszę Państwa, i za ten rozpleciony warkocz, ostatnio jak byliśmy na konkursie, były panie na konkursie w Barczewie, dostały specjalną nagrodę za najlepiej wykonany utwór Feliksa Nowowiejskiego. Usiadła Marysia na białym kamieniu, rozpuściła.
zalotach oczarowanych. Stanisław Wiechowicz, Emil Zegadłowicz tekst. I również dostały na tymże konkursie statuetkę i dyplom za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem. Thank you.
jest koniec koncertu. Pani Sabino. Was proszę, żebyście zajęli dogodne miejsca, bo tylko tu poczta. Pani Sabino, kochana. Bardzo proszę, żeby pani wysiadła na fotelu. Szanowni Państwo, dziękujemy za tak liczne przybycie na koncert. Mam zaszczyt powitać pana wojewodę Jacka Kozłowskiego, który od wielu lat jest naszym przyjacielem i sympatykiem. Witam pana Jana Stefka, wiceprezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich. Witam przedstawicieli dyrekcji Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a także fundatorów, Radę i Zarząd Fundacji Alla Dulacca. Pani Sabino. Na pani chwilę wytchnienia sobie, a państwu chciałabym przybliżyć piękne lata kariery pani Sabiny. Króciutko obiecuję. Sabina Pudarska jest absolwentką mistrza Stefana Stoligrosza w Akademii Muzycznej w Poznaniu i również jego studentką. Swoją działalność artystyczną rozpoczęła w 1959 roku od utworzenia w Wrocławiu zespołu ludowego Kujawy, który prowadziła przez 15 lat. Następnie w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, będąc kierownikiem działu pieśni, poezji i tańca, stworzyła i przez wiele lat prowadziła chór Canto, który pod jej batutą zdobywał laury na licznych konkursach w kraju i Europie. W całej swojej pracy artystycznej swój talent i wiedzę muzyczną poświęciła dzieciom i młodzieży. Kompozytorzy polscy, doceniając szczególną interpretację dzieł współczesnych, przekazują do rąk Sabiny Młodarskiej utwory z prośbą o przygotowanie prawykonań. Duża ilość koncertów pozwala na spełnienie próśb m.in. takich kompozytorów jak Andrzej Hundziak, Edward Bałasz, Andrzej Jasiński, Witold Ruciński czy Augustyn Bloch. Wysoka ocena dokonań artystycznych przez autorytety muzyczne w kraju i poza granicami powoduje, że pani Sabina Włodarska w 1983 roku zostaje dyrygentem chóru dziecięcego i młodzieżowego przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, który prowadzi do dzisiaj pod nazwą Alla Polacca. Jesteśmy rozmiłowani w muzyce, jesteśmy uczniami, studentami, absolwentami, mamami, ojcami. Pracujemy w ciągu roku szkolnego nad repertuarem prezentowanym na różnych znaczących scenach koncertowych, a w wakacje często bywa, że na obozie artystycznym pracujemy nad operami i repertuarem. Efekty działań to również nasze nagrania radiowe i telewizyjne oraz płyty CD do kupienia na zewnątrz, jak państwo wyjdą z koncertu. W wykonaniu chóru, publiczność Warszawy i kraju mogła poznać operę O królewnie, co spać nie chciała oraz pana Marimbę i magiczny doremik Marty Ptaszyńskiej na scenie Opery Narodowej. Wielką pasją Sabiny Młodarskiej jest muzyka współczesna, którą promuje w różnych krajach Europy i świata, zdobywając nagrody główne na międzynarodowych konkursach choralnych, m.in. w Nantes we Francji, Tolozie w Hiszpanii, Arezzo we Włoszech, w Belgii i w Des Moines w Stanach Zjednoczonych. Efektem tych artystycznych
że pani Sabiny Włodarskiej z Huramala Polaka był pomysł i stworzenie w 2000 roku europejskich spotkań kuralnych. Wymowne znaczenie ma tutaj termin organizacji festiwalu, bowiem uczestnicy, chóry z Polski i całej Europy, poza programem artystycznym prezentowanym na terenie województwa mazowieckiego, przywozili kolędy, które wykonywali na koncercie galowym dla ogromnej publiczności w Teatrze Wielkim, na głównej scenie. Na zakończenie tych koncertów 500 chórzystów śpiewało wspólnie kilka utworów pod batutą pani Sabiny, twórcy i realizatora tego wydarzenia artystycznego. Od tamtej pory chór przede wszystkim zajmuje się koncertowaniem, przygotowywaniem się do udziału w konkursach i festiwalach. Na szczęście zdobywamy nagrody, jak państwo słyszeli. Pani Sabina Włodarska jest laureatką Nagrody Premiera za twórczość dla dzieci i młodzieży. W 2004 roku została nominowana do Nagrody Prezydenta Sztuka Młodym, a rok później wyróżniona medalem Gloria Artis za zasługi dla kultury polskiej. Odznaka honorowa zasłużony dla kultury polskiej w odbiorze społecznym wiąże się z promocją dorobku twórczego Polski, również poza granicami kraju. Działalność artystyczna pani Sabiny Włodarskiej od 55 lat spełnia to przesłanie i wraz z tym i z tym jubileuszem mam zaszczyt poinformować pani Sabino i państwa tu zgromadzonych, że minister kultury i dziedzictwa narodowego nadał pani Sabinie Włodarskiej srebrny medal Zasłużona Kulturze Gloria Artis. Szanowni Państwo, mam zaszczyt przeczytać list od dyrektora Opery Narodowej Waldemara Dąbrowskiego. Pani Sabina Włodarska, dyrektor chóru Alla Polarka. Szanowna Pani Dyrektor, droga Pani Sabino, muzykolodzy Pani sukcesy będą odmierzać różnymi miarami, od nazwisk wybitnych kompozytorów, którzy nie wyobrażali sobie, że ich prawykonania może wykonać ktoś inny niż Pani i Pani zespół, przez pełen zestaw czterech gigantów polskiej kompozycji: Penderecki, Górecki, Lutosławski, Kilar, którzy z ufnością powierzali Pani swe partytury. Ilością laurów zdobytych na trudnych do wyliczenia międzynarodowych i polskich konkursach choralnych. Ilością nagrań, tych wydanych na płytach i tych utrwalonych w archiwach radiowych, aż po Pani wkład w wykonanie oper dziecięcych na scenie naszego teatru. To wszystko miary obiektywne, wyważone mędrca szkiełkiem i okiem. Ja jednak postrzegam Pani pracę na sposób bardziej ludzki. Bo 55 lat pracy artystycznej w życiu
każdego muzyka, to zwyczajnie, po ludzku mierząc, bardzo dużo. Zaś w życiu artysty, pracującego, z najwrażliwszym instrumentem, jaki jest głos, to wyczyn. A gdy do delikatności tego wyjątkowego instrumentu dochodzi wrażliwość, a i często trudy do okiełznania temperament dziecka, to wyjątkowe wyzwanie. I tego nade wszystko szczerze pani gratuluję. Podpisano dyrektor naczelny Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski. Zaszczyt poprosić panią wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich o zabranie głosu. Zapraszam. Jestem przekonany, że możemy wiele wyciągnąć z pracy artystycznej
podziwiać niezwykłe wykonania. Możemy rozkoszować się dorobkiem wielu, wielu lat. Jednak to, co dzisiaj zobaczyłem na tej sali, to, co mogłem usłyszeć i mogłem poczuć, to była niezwykła atmosfera niespotkanego przeze mnie wcześniej koncertu rodzinnego. Chciałbym pogratulować i pani dyrektor fundacji, chciałbym pogratulować rodzicom, bo to, jak z moich niedawnych doświadczeń ucznia i studenta wynika, to są do tej pory najwięksi mecenasi kultury w naszym kraju. I wszystkim Państwu, którzy tą szczególną atmosferę tutaj tworzycie. Jestem absolutnie przekonany, że i dla mnie, dla pani dyrektor, dla Państwa, dla każdego najmłodszego turzysty, dzisiejszy wieczór będzie niezwykłą inspiracją, która będzie cały czas trwała. Jest mi bardzo miło i jest dla mnie wielkim zaszczytem, iż mogę wręczyć dyplom uznania oraz złotą odznakę honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przyznaną przez Zarząd Główny pani Sabinie Włodarskiej za wszystkie lata działalności artystycznej. Czego się nauczyło i jak to ma podać. Uczą się jeszcze bardzo ważnej rzeczy, której coraz mniej spotykamy, a mianowicie wrażliwości. Wrażliwości na piękno, wrażliwości na słowo. I uczą się kochać wszystkich tych, których mają w domu i nie tylko w domu. Także ogromnie rodzice wam dziękuję. I chciałabym, żeby chór Alla Polaka trwał 100, a może więcej lat. Bo śpiewanie jest potrzebne ludziom. Bo w ten sposób wyrażamy swoje uczucia, swoje emocje, swoją ekspresję. Wszystko to, co w duszy gra. Także ogromne dzięki jeszcze raz na ręce wszystkich przyjaznych mi osób. Nie będę wymieniać, bo mogę się pomylić, a nie chcę nikogo pominąć. I ogromne, ogromne dzięki wam, dzieci i młodzieży, za to, że jesteście, za to, że tak pięknie śpiewacie.
Down by the riverside, 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 down by the riverside
kochani młodzi i starsi. Dużo jest was na scenie. Naprawdę zrobiliście mi super prezent na 55 lat, a na 32 pracując w teatrze. Tych waszych rówieśników starszych i młodszych to się przewinęło przez te 32 lata na pewno więcej niż 2000. Na pewno dużo więcej. I bardzo jestem rada i wzruszona. Naprawdę nie umiem wyrazić podziękowań, że was wszystkich widzę. Na pewno nie wszystkie twarze poznaję. Ale co niektóre, wiele jeszcze pamiętam. A szczególnie oczy. I teraz również chciałam wam podziękować za repertuar, jaki żeście przygotowali. Kiedyście to zrobili? W każdym razie szlagiery, które przewinęły się przez wszystkie roczniki, nie wszystkie, tylko przyrastało, narastało tych tytułów, pomysłów, dużo się rodziło. Bardzo się cieszę, że pamiętacie nawet ruchy. No. W każdym razie ogromnie dzięki, bo piękne rzeczy żeście wybrali i pięknie żeście to wykonali. Także cały czas myślę, gdzieście ćwiczyli, bo tak się was widziałem. Dowiem się, tak? Zobaczcie, dziś zaprosiłabym was na wielki bal, tylko nie mam takiego dużego mieszkania.
Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, ja będę króciutko i nietypowo. Jako rodzic, który ma nieudzielny współczesność dla Pani, za Panią pracę i muszę powiedzieć, że w imieniu wszystkich rodziców chcę powtórzyć gest, proszę Państwa, na Mistrzostwa Świata. Kibica brazylijskiego, który złożył hołd legendzie futbolu Leo Messiemu. Ja chcę złożyć Panu, Pani hołd jako legendzie polskiej kurawistyki. On tak to zrobił. To naprawdę jest już koniec.